Siemanko, witam na kolejnej wyprawie wędkarskiej, w kolejnej przygodzie. Witam wszystkich po dłuższej przerwie na kanale. Mamy dokładnie godzinę 8, mamy 25 marca. Słuchajcie, już na wyspach wszędzie robi się wiosna, będzie dziś około 16 stopni w cieniu. Ryba powoli zaczyna się budzić. Przechodziłem wczoraj koło jednego stawu, kolega już złowił ładnego leszcza, ładnego lina. Dlatego postanowiliśmy z kolegą Tomkiem wybrać się dziś na małą przygodę wędkarską. Znajdujemy się dziś na bardzo ciekawym zbiorniku, ponieważ kiedy jest tu, są tu zimą obfite opady w Anglii, ten kanał zaczyna zlewać się wodą ze stawami komercyjnymi. Dlatego spodziewamy się na tym kanale, który w tym sezonie, jak jest teraz zamknięty na rzekach, ten kanał jest otwarty. I spodziewamy się tu naprawdę ciekawych ryb. Niestety znajdują się na tym kanale F1, za którymi nie bardzo przepadam. Są tu leszcze, płocie, potrafi zdarzyć się ładny okoń. Jednak przyjechaliśmy dzisiaj, żeby spróbować łowić ładnego klenia. Występują tu na tym kanale ładne klenie. No i oczywiście, jeżeli przychodzi wiosna, pierwszą rybą, na którą chciałbym się wybrać, jest to oczywiście piękny lin. Sprawiłoby mi dzisiaj straszną frajdę, jakbym złowił dzisiaj już pierwszego wiosennego lina. Ja przygotowałem sobie na dzisiejsze łowienie wędkę fiderową, długość 3,60. Do tego będę używał dziś podajnika do metody. Dawno nie łowiłem, muszę dopiero powyciągać wszystkie moje rzeczy z pudełka. Mam przygotowany pelet 4 mm na metodę. Na zestaw końcowy, na haczyk powędrują takie przynęty jak żółty dumbbells o smaku takiego delikatnego ananasa, kolor żółty. Jest to przynęta typowo przygotowana pod leszcza. Jeżeli wejdą nam leszcze, wydaje mi się, że leszcz powinien się skusić na żółty kolor, na taki ananasik. Ale ogólnie drugą moją przynętą, od której zacznę, będzie pikantna kiełbasa. Słuchajcie, jest to kolor czerwony. Jest to mój ulubiony kolor na wczesnowiosenne liny. Tak więc mam nadzieję, że uda się złowić dzisiaj jakiegoś lina. Jednak F1 może nam tutaj przeszkadzać, ponieważ jest dużo w tym kanale. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy zamknięty sezon. Rzeki są pozamykane do bodajże 15 czerwca. Także zostaje nam stawy komercyjne albo kanały. Tak więc musicie się zorientować w waszym rejonie, jakie wody macie, jeżeli chcecie tej wczesnej wiosny wybrać się na ryby. Nie zapomnijcie wykupić sobie nowej licencji na poczcie, jeżeli łowicie na łowiskach angielskich, bo po nowej dacie, kiedy już są te nowe licencje, potrafią być częste kontrole na łowiskach. Tak więc nic, witam ponownie, ahoj przygodo i lecimy z tymi rybkami. Mam nadzieję, że dzisiaj spędzimy miły czas nad wodą. Cześć, witam was wszystkich po długiej przerwie. Piotrek wyciągnął mnie na bardzo fajny kanał, na którym łowię pierwszy raz. No nagadał mi, że jest tu masa fajnych, różnych ryb. Także zobaczymy, czy mówił prawdę. Ja łowię dzisiaj tyczką, Piotrek łowi fiderem, także zobaczymy, która metoda okaże się skuteczniejsza. Ja mam taki zestaw, spławik 4×14, do tego przypon 30-centymetrowy, śruciny rozmieszczone punktowo co 10 cm. Jest tutaj dosyć płytko, ponieważ jest około 1,20–1,30 m głębokości, także jest to płytki kanał. Pogoda jest dosyć fajna, jest słoneczko, delikatny wietrzyk, także zobaczymy, co uda nam się złowić. Ja na haczyk zakładam pelet Expander w rozmiarze 4 mm. Także peletem 4 mm strzelam z procy. Na początek podam kilka peletów z kubka i donęcam z procy. No i zobaczymy, jaki to odniesie efekt. Ryby, na jakie się dzisiaj głównie nastawiliśmy, to są płocie, klenie, może jakaś brzana, no i może jakieś karpie się trafią. Wybrałem to miejsce, dlatego że tu jest zaraz zaczyna się taka zatoczka gdzieś trochę szerzej, więc Piotrkowi będzie tam łatwiej łowić na fidera. Ja łowię tutaj, jest płytsza woda, więc się szybciej nagrzewa, tym bardziej, że jest wiosna.
A tej nocy był przymrozek, także też czekamy, kiedy te ryby się po prostu ruszą, mogą się ruszyć później, dlatego że no, wcześniej te nocy były ciepłe, dzisiaj był przymrozek, także myślę, że to też odbije się na żerowaniu ryb, nie będą one żerowały tak szybko i na pewno nie będą one tak jak aktywne, jak były na przykład kilka dni temu. Ja zarzuciłem już mojego fidera, wrzucam sobie tak po ukosie pod same takie krzaki, chyba wrzuciłem dokładnie 15 cm od tamtych zarośli. Wydaje mi się, że powinien być tam jakiś karp, może jakiś kleń. Tak więc kilka razy strzeliłem tam z procy peletem 4 mm. Przerzuciłem się jednak teraz na mniejszy pelet, na zestaw końcowy. Powędrowała mała metoda, no i na koniec założyłem czerwonego dumbbellsa, świetny zapach, jest to pikantna kiełbasa, jak ryba będzie chciała żerować, chciała podejść do mojej przynęty, to na pewno to zrobi. Unikam tutaj drobnicy również z tomkiem, ponieważ moglibyśmy na pewno używać dzisiaj robactwa, bo wydaje mi się, że wczesną wiosną jednak najlepsze brania będą na magetsy, na białe robaki, duże robaki. Jednak z dnia na dzień wybraliśmy się na przygodę i mieliśmy tylko gotowe przynęty, nie mamy robactwa, tak więc czekamy dzisiaj praktycznie na grubszą rybę. Ja dopiero rozłożyłem fidera, no i czekam na pierwszą moją rybę, pierwsze branie tej wiosny. W końcu, po długiej chwili, było pierwsze branie. Jest pierwsza ryba na tyczkę. Coś ładnie walczy. Pierwsza ryba dzisiejszej wyprawy, rzeczny karp, skusił się na pelet expander, także mam nadzieję, że zaraz pojawią się kolejne ryby. Jest, w końcu udało się drugą rybę dzisiaj przechytrzyć. Brania są bardzo delikatne, bardzo niepewne. Zmieniłem miejsce z tego względu, że w tamtym miejscu okazało się, że jest roślinność podwodna i po prostu ta przynęta zamiast trafiać na dno do ryb, trafiała gdzieś tam pomiędzy wodną trawę. Proszę bardzo, piękny wiosenny karpik z kanału. Ląduje do siatki, a my już dalej łowimy, aby nie tracić czasu i złowić kolejne takie ryby, a najlepiej te jeszcze większe. Okazało, weszły w łowisko. Zmiana miejsca była dobrym pomysłem. Jest już ryba kolejna. Podejrzewam, że jest to ładny karp. Bardzo silnie walczy. Nie sądzę, aby to był kleń.
Ryba walczy bardzo mocno. Ciężko ją jest podciągnąć do powierzchni. Jak widzicie, nie jest to wcale takie łatwe. Nie daje się. Się podciągnąć pod brzeg, a gdy odpiąłem top, to wtedy rozpętała się walka. Nawet nie ma opcji, żeby je podciągnąć pod powierzchnię w chwili obecnej. Pokazał się przed chwilą na powierzchni. Jest to duży karp. Taki około 4-5 kg. Silna ryba. Zobaczył tylko z daleka podbierak. I z powrotem dał nura do dna. Jednak ryba powoli traci siły. Także myślę, że za moment uda się ją podebrać. Piękny kanałowy karp, pełnouski, piękny. Po dłuższym oczekiwaniu w końcu mi udało się po chyba 3 godzinach zaciąć pierwszą rybę dzisiejszego wyjazdu. Zmieniłem przynętę z czerwonego dumbbellsa o smaku kiełbasy na tego delikatnego ananasa. I w końcu, po tym jak obsługiwałem cały czas Tomka, ponieważ jego tyczka jest bardzo skuteczna, feeder dziś bardzo, bardzo słabiutko, nie prowokuje tej ryby tak często jak tyczka, ale w końcu udało się przyciąć zacną rybę. Mam nadzieję, że to będzie chyba karp, ale jeszcze nie widzę, chyba że lin. O, bardzo fajny karp. Bardzo ładny karp. Jest już w podbieraku, zaraz wam zademonstruję naszą zdobycz. Właśnie na tym kanale można połowić też fajnych karpi. Także jak widać, dzisiaj karpie piękne dopisują. Dziękuję za walkę. Ryba na razie ląduje u Tomka w siatce. Zobaczymy, co wspólnie udało nam się później wyciągnąć, wyłowić. Dzięki za walkę. No i mieliśmy się już żegnać z Tomkiem i z rybami. A tu nagle fajne branie na feedera. Znowu żółta przynęta zadziałała. Wydaje mi się, że jest to całkiem fajny karp, fajna ryba, ale zobaczymy, jeszcze nie pokazała mi się.
Będę chciał ją troszkę zmęczyć. Nie jest może jakichś wielkich rozmiarów. Wpuszczę troszkę hamulca. Niech ta ryba spokojnie, spokojnie się wymęczy. O, bardzo ładny karp, jak ja to mówię, królewski. Przed chwilą Tomkowi podobny się zerwał. Spiął mu się. A my tutaj walczymy dalej. Jak na razie ryba jest pełna energii. Jest już wiosna, także powoli, powoli te ryby się budzą. Masakra, ile do tego kanału naprzychodziło tych karpi. Po prostu dzisiaj żadnej ryby, oprócz karasia. Te karpie nie chcą dopuścić do przynęty. Myślałem, że przyjdą dzisiaj jakieś liny do nas. Myślałem, że przyjdą jakieś leszcze. Ale naprawdę karpie zdominowały łowisko. Żyłkę mam bardzo cienką. Z jaką żeśmy tu zakładali? 18? Dwudziestka. Założyli dzisiaj. Nie chciałbym tej ryby stracić, bo to jest naprawdę piękny karp. Jest już w podbieraku. Zaraz wam go pokażę. Piękny karp, ma około 4 kg. Skusił się na żółtego dumbbellsa. Nie męczę tej pięknej ryby. Ryba wraca z powrotem do wody. To jest mój dzisiejszy wynik na tyczkę. Także nasz pojedynek tyczka kontra feeder. Wygrała dzisiaj tyczka. Mam tutaj wagę. Zaraz zobaczymy, ile te rybki ważą. Jest to piękna siatka karpi i karasi srebrzystych. Teraz sprawdzimy, ile one ważą. Mamy o równe 10 kilo. Także dzień na kanale uważam za udany. Wędkowanie dzisiaj również uważam za udane. Były trudne warunki, jednak moja taktyka sprawdziła się w 100%. Zaowocowała pięknym wynikiem, pełną siatką ryb. Także ja ryby wypuszczam, no i pakujemy się. Tak więc, Tomku, przyszła już godzina 18, pierwszy raz nad wodą, po około chyba okresie, nie widzieliśmy się 7 miesięcy. No, chyba się tam wciągło trochę w tej racji. No, ja się trochę, nie powiem, opierdzielałem się trochę. Tomek cały czas trenuje, kupi trochę fajnego sprzętu, tak więc fajnie było się spotkać znowu na rybach. Następnym razem ja muszę z mojego grandziołka wyciągnąć tyczkę, wszystkie moje zestawy, powiążemy coś, trzeba gumy powymieniać przy takich rybach. Tak więc fajnie. Tak samo, tak jak było mówione, ja dzisiaj spokojnie chciałem pobawić się kamerą, pobawić się troszkę fiderkiem. Cały czas Tomek miał jazdę, cały czas miałeś brania, cały czas. Tak, taktyka dzisiaj działała w 100%. Donęcanie peletami z procy wprawiało, że te ryby były no, w miarę aktywne, ponieważ było bardzo ciężkie łowienie, były bardzo brania delikatne. Ryby zbytnio w ogóle nie chciały żerować, musieliśmy w ogóle najpierw zmienić miejsce, dlatego że miejsce, które wybraliśmy na samym początku, okazało się zarośniętym dniem, było zielsko na dnie, no i nie dało się tam dobrze położyć. Dobrze Tomek zauważył właśnie, że ten pelet nie układa się na twardym podłożu. Zmieniliśmy miejsce i od razu Tomek zaczął wyciągać praktycznie rybę za rybą.
No nie było też to do końca takie koncertowe łowienie, jakie bym chciał, wynik 10 kilo. No też mnie nie do końca satysfakcjonuje. Jedna duża ryba się zerwała, około 4 ryb się spięło, jedna spięła się już na samym topie, ładny karp lustrzeń. Ale dzisiejsze warunki były trudne, co zresztą potwierdza to, że było tutaj kilkunastu innych wędkarzy, którzy zeszli po prostu z wody o kił. My tylko łapaliśmy ryby, przyszło trzech jakichś ruskich albo bugarów, zaczęli łowić wędkami morskimi, karpie z powierzchni trochę. Faktycznie jak oni byli, na te ryby w ogóle odskakiwały, nie chciały. No robiły trochę hałas. No i od razu na fiderze wskoczył mi fajny karp. Ja myślę, że te kolory moich dumbbellsów były jednak za jaskrawe. Dopiero później, jak właśnie zaszło słońce, to zaczęło się dziać na fiderze. Do słońca wydaje mi się, że przynęta, tak jak Tomek zastosował, taki brunatny kolor, naturalny peletu, wydaje się, że był dzisiaj najlepszy. Ja myślę, że to nie chodzi o kolor, ale bardziej chodzi o ten przymrozek i po prostu jak słońce już nagrzało tą wodę, dopiero te ryby stały się aktywne. Zauważ, że pierwsze karpie zaczęły brać południe tak naprawdę, no, po południu. Tak naprawdę teraz zaczyna się dobra pora. No, dobra pora na wiosenne wędkowanie, kiedy już właśnie słońce będzie zachodziło, jak ja tam mówię, nazywam to ostatnią godziną, ale niestety sprawy prywatne i musimy uciekać tak, z łowiska. Ponieważ właśnie wtedy jest już woda, przez cały dzień się nagrzała, jest najbardziej nagrzana, no i te ryby są najbardziej aktywne po prostu, szczególnie, że właśnie był ten przymrozek, ale poprzednie noce były ciepłe, co właśnie sprawiło, że te ryby, które były wcześniej aktywne, no niestety no. Dzisiaj już tak nie do końca. Na lepsze wyniki przyjdzie jeszcze pora. Tomek cały czas trenuje z tygodnia na tydzień, bo wybiera się na jakieś fajne zawody. Na fiszomanie. Także mam nadzieję, że uda mi się zakwalifikować do wielkiego finału. Także z fiszomanii też będzie relacja oczywiście. Tutaj Piotrek ze mną będzie jako trener. Tak. No, Także naprawdę Tomek trenuje, wiąże sobie wszystkie te zestawy, będzie na pewno przygotowany. Ja to ostatnio odpuściłem, ale mam nadzieję, że tej wiosny właśnie mam ochotę na duże liny, duże leszcze. Mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie śledzić, może coś się kanał ruszy do przodu, nie wiem. Zobaczymy, jak u mnie po prostu będzie z czasem, bo tak naprawdę sam to wszystko montuję, sam nagrywam. Nie mogę sobie pozwolić teraz, że kładę sobie sam kamerę i sam się nagrywam, po prostu mam lepszy sprzęt. I tak to wygląda, że trzeba kilka osób trzeba coś zrobić razem, nie? Także nic, dziękujemy wam, ahoj przygodo. Mamy nadzieję, że filmik się podobał i ahoj przygodo. No, zostawcie łapkę w górę, wspieracie kanał. No miło i oczywiście was, subskrypcję, jeżeli jesteście pierwszy raz. No, także miło was znowu widzieć w komentarzach. Trzymajcie się i do następnej wyprawy, cześć. Cześć.